Jobs. Predator i Scooter Extreme. Daj się porwać szybkości. W tym filmie pokażemy Ci, jak złożyć i używać hulajnogę po raz pierwszy. Możesz odnieść wrażenie, że to jest skomplikowane, ale to tylko kilka kroków. W pudełku znajdziesz podest, zestaw do złożenia kierownicy, zestaw narzędzi, ładowarkę, zestaw świateł kierunkowskazów, instrukcję obsługi i gwarancję. Pamiętaj, aby uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Nie chcesz mieć wypadku podczas pierwszej jazdy, prawda? Teraz czas, by działać. Wyrównaj otwory w ramie hulajnogi z podestem. Włóż i dokręć śruby i nakrętki, żebyś nie lewitował podczas jazdy. Zamocuj przednią rurę na przedniej osi amortyzatora. To jak praca domowa. Jeśli zrobisz to dobrze, nigdy więcej nie będziesz musiał tego robić. Umieść kierownicę w przedniej rurze i przykryj ją górną zaślepką. Wyreguluj kąt kierownicy i dokręć śruby. Obróć przednią rurkę tak, aby kierownica i przednie koło były skierowane do przodu. Dokręć śruby do przedniej rury, włóż obie osłony do gumowych zatyczek. Jeśli masz szczęście, mogą być już zainstalowane. Wiem, chcesz już jeździć. Jeszcze tylko kilka kroków. Przed instalacją akumulatora upewnij się, że przycisk zasilania jest wyłączony. Aby zdjąć pokrywkę baterii, podnieś jej dolną krawędź i górną blokadę bezpieczeństwa. Włóż baterię do gniazda, tak jak wkłada się pieniądze do kieszeni. Wyrównaj pokrywę i dociśnij dolną krawędź. Aby naładować baterię, podłącz ładowarkę do gniazdka. Jeśli wskaźnik ładowarki świeci się na zielono, bateria jest w pełni naładowana. Można odłączyć ładowarkę, ale musisz zamknąć pokrywę ładowania. Włącz hulajnogę za pomocą przełącznika zasilania z boku, a następnie przytrzymaj przycisk zasilania. Możesz wybrać jeden z trzech trybów prędkości, klikając przycisk plus lub minus. Aby włączyć światła przednie i tylne, naciśnij i przytrzymaj przycisk plus. Podczas jazdy w terenie lub w mieście 10-calowe opony typu Crocodile zapewnią lepszą stabilność. Przed jazdą zawsze sprawdzaj poziom napompowania opon. Przedłużacz do pompki można znaleźć w dostarczonym zestawie narzędzi. Tylne zawieszenie jest regulowane i zapewnia lepsze wrażenia z jazdy w terenie. Pamiętaj, aby jeździć ostrożnie i zawsze zakładać kask. Aby rozpocząć jazdę, postaw nogę na podeście i odepchnij się od podłoża drugą nogą. Gdy hulajnoga ruszy do przodu, postaw drugą nogę na podeście i stopniowo wciskaj gaz. A w przypadku deszczu warto mieć ochronę.